Wielce czcigodny księże proboszczu, czcigodni księża, szanowny panie senatorze, szanowna pani kurator, szanowny panie wójcie, panie i panowie oficerowie, kombatanci, szanowni państwo mieszkańcy Radysznica, parafii Mokre Lipie. Ogromnie dziękuję organizatorom tego wspaniałego święta, tej wspaniałej uroczystości, która wpisuje się doskonale w całość naszego świętowania i naszej radości z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi Jarosławowi Nowakowi, dziękuję panu Andrzejowi Kondratowi, którzy są inicjatorami tego pomnika i którzy doprowadzili do tej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim państwu za to, że razem wyrażamy naszą dumę z faktu, że jesteśmy Polakami. Razem dziękujemy naszym przodkom za to, że 100 lat temu doprowadzili, dzięki Panu Bogu, który się nimi posłużył, doprowadzili do tego, że Polska po 123 latach zaborów, rusyfikacji, germanizacji, terroru, zwalczania polskości, męczeństwa za polskość, Polska wróciła na mapy świata i Europy. Ogromnie dziękuję za ten pomnik i za tą rozbudowaną nazwę, za ten rozbudowany tytuł, który mamy pod spodem. Wiara, honor, wolność, niepodległość. Taka jest kolejność. Jak się głęboko zastanowimy nad tym, co się działo od 1795 roku, a w zasadzie wcześniej, od 1773 roku, i co się działo później przez kolejne 123 lata w całym wieku XIX i w początku wieku XX. Jak się dobrze zastanowimy, pod jakimi rządami przyszło żyć narodowi polskiemu, rozsianemu w trzech różnych państwach, pod trzema różnymi zaborami, w trzech różnych kulturach, w trzech różnych systemach prawnych, politycznych, ale poddanemu systematycznej germanizacji, rusyfikacji, której towarzyszył terror, o czym już mówiłem, i prześladowania z powodu polskości. Jak się nad tym zastanowimy, to musimy dojść do wniosku, że w pierwszej kolejności polskość uratowała wiara. Nie byłoby Polski w 1918 roku na mapie świata i Europy, nie byłoby narodu polskiego zdolnego do podźwignięcia się po 123 latach i odbudowania państwa polskiego w tak krótkim czasie, bo te 21 lat II Rzeczpospolitej to też był kolejny cud. Ale cud, który wynikał z wcześniejszych wydarzeń. Z faktu, że naród polski przez całe 123 lata zaborów trwał przy wierze ojców swoich. Wierzył w Pana Boga, tą wiarę podtrzymywał i rozwijał Kościół katolicki w wszystkich trzech zaborach. Tę wiarę katolicką, i proszę to też dobrze zrozumieć, podtrzymywał Kościół katolicki bez względu na narodowość kapłanów. Gierszwałt 1877, cud w Gierszwałcie, objawienia Matki Boskiej, która po polsku mówiła do polskich parafian w Gierszwałcie, w którym proboszem był Niemiec. Nie przeszkadzało to niczemu, bo wiara w Pana Boga jest najważniejszą wartością i fundamentem tego, że jesteśmy dzisiaj wolni i niepodlegli. Nie ma wolnej Polski, nie ma niepodległej Polski i nie będzie wolnej Polski i niepodległej Polski bez chrześcijaństwa. To musimy dobrze zrozumieć stulecie odzyskania niepodległości, bo stulecie odzyskania niepodległości to nie tylko okazja do świętowania. To nie tylko okazja do wspominania naszych bohaterów i przodków, to też jak najbardziej. To nie tylko okazja do modlitwy za naszych bohaterów, za wszystkich poległych, za ojczyznę. Ale to również, i może przede wszystkim, okazja do tego, żebyśmy wszyscy, od najmłodszych tu siedzących, do najstarszych, raz jeszcze uświadomili sobie, że my ten dar, który otrzymaliśmy w 1918 roku, i za który mamy dziękować Panu Bogu i to robimy. My ten dar mamy obowiązek i zadanie przenieść na kolejne pokolenia.
I my tej niepodległości na kolejne pokolenia naszych dzieci, wnuków, prawnuków, praprawnuków nie przeniesiemy, jeśli nie spowodujemy, że Polska dalej będzie chrześcijańska, że dalej będziemy podtrzymywać wiarę ojców naszych, wiarę w Boga, w Trójcy Jedynego. Ta wiara tu na tym pomniku w pierwszej kolejności nie jest przypadkiem, bo to dzięki niej te 123 lata zaborów udało się przeżyć i udało się scalić naród polski z trzech różnych komórek państwowych. Nie było to wcale łatwe. Honor. Czym innym jest honor, jeśli nie zakorzenieniem, zanurzeniem w najgłębsze wartości naszych przodków? Honor pozwala nam i każe nam trwać przy podstawowych, fundamentalnych zasadach leżących u podstaw bytu narodu polskiego bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności. Jeśli trzeba poświęcić życie, poświęcimy życie. Właśnie dlatego zyskaliśmy wolność w 1918 roku. Nie dlatego, że ktoś kogoś zmuszał do tego, żeby służyli w legionach, żeby poświęcali swoje rodziny, zdrowie, życie, mając lat 18, 19, 20, 25. Młodzi chłopcy, którzy kompletnie nie znali wolnej Polski, bo przecież ich rodzice, ich dziadkowie, pradziadkowie żyli wyłącznie pod zaborami. A oni w imię ojczyzny, której nie znali, poświęcali swoje życie. Dlaczego? Bo mieli honor. Ale ten honor można mieć w pełni tylko wówczas, jeśli jest on skorelowany z wiarą, którą tu wymieniamy na pierwszym miejscu. Wolność. Wolność jest tylko wówczas, kiedy ją wyrobimy sobie wewnątrz, jak mówi błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Wolność jest w nas. Ona w szczególności musi płynąć z głębi. Płynie z głębi wówczas, kiedy mamy wiarę, mamy honor. Potrzebujemy jej również zewnętrznie. Dlatego dążymy do niepodległości. Tak jak każdy normalny człowiek i każda normalna rodzina dąży do tego, żeby mieć swój dom, swoje lokum, swoje mieszkanie, swój kąt, gdzie można rozwijać swoje potencjały, swoje ideały, swoje zdolności, talenty. Bardzo dziękuję za to przypomnienie wszystkich tych wartości i po kolei tych wartości na tym pomniku, bo ten pomnik będzie przez kolejne 100 lata uświadamiał nam, tutaj w województwie lubelskim, tutaj w Mokrym Lipiu, tu w gminie Radysznica, to, co jest najważniejsze. Niech żyje Polska niepodległa, niech żyje Polska, która przez kolejne wieki będzie się rozwijała na fundamencie tych wartości. Dziękuję bardzo.